cokolwiek mówisz w sekrecie, tak to wyrażaj, jakbyś mówił to wobec wszystkich ludzi. Święty Ignacy z Loyoli. 3 minuty z Loyoli. Remigiusz Recław, jezuita. Święty Ignacy wie, że ludzie mają sekrety. Są pewne rzeczy, które można powiedzieć tylko Bogu lub tylko przyjacielowi. Dobrze, że mamy sekrety. Problem jednak w tym, jak je wyrażamy, jak je przekazujemy. Nieraz bywa tak, że nasze słowa oczerniają kogoś. Dlatego święty Ignacy instruuje swoich współbraci, jezuitów, aby każdy sekret mówili tak ostrożnie, jakby słuchał tego ktoś jeszcze, a zwłaszcza osoby, których ta tajemnica dotyczy. Często jest tak w naszym życiu, że podczas przekazywania różnych tajemnic siebie wybielamy, a innych z łatwością oczerniamy lub mówimy o nich rzeczy przykre. Dlatego święty Ignacy nam mówi: cokolwiek mówisz w sekrecie, tak to wyrażaj, jakbyś mówił to wobec wszystkich ludzi. Z tego zdania rozumiemy także i to, że ludzie Boży mają problemy z mową. Pobożni ludzie, a nawet zakonnicy, czasem mówią nieostrożnie, a językiem, czyli mową, możemy bardzo łatwo urazić, a nawet zabić. Czasem jest tak, że rozmawiam z kimś sam na sam i wydaję bardzo ostry osąd lub uwagę jakąś, której nie powtórzyłbym, gdyby słuchaczami było więcej osób. Niezależnie od tego, czy jestem z kimś sam na sam, mamy rozmawiać w taki sposób i używać takich słów, jakbym mówił do mikrofonu dla radia. Może się to wydawać trudne i z pewnością takie to jest. Dlatego też święty Ignacy z Loyoli mówi do ludzi pobożnych: cokolwiek mówisz w sekrecie, tak to wyrażaj, jakbyś mówił to wobec wszystkich ludzi. 3 minuty z Loyoli. Święty Ignacy, módl się za nami.